Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Otóż, proszę państwa, no tutaj pewna część posłów, także pan poseł Zandberg, domaga się, aby w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych regulować to, co jest uregulowane, czy może być uregulowane w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. No przecież to jest no jakieś kuriozum. Rozmawiamy o nowelizacji ustawy o PIT-cie, a nie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, więc no jakby czynienie z tego zarzutu komukolwiek jest jakimś gigantycznym nieporozumieniem. No i po drugie rozmawiamy o, no właśnie o tych wpływach do budżetu, a także do wpływach do samorządów. Informuję, mówiłem o tym, dochody z podatku CIT do budżetu państwa wzrosły w 2015 roku, kiedy wynosiły 25 miliardów złotych, do 70 miliardów złotych w roku 2023. Podobna część znalazła się w budżetach samorządów. Dochody z PIT-u, już kończę, panie marszałku, wzrosły z 45 w 2015 roku do 91 w 2023. I odpowiednia część znalazła się także w budżetach samorządów. Mówienie więc, że Prawo i Sprawiedliwość w czasie swoich rządów odebrało cokolwiek samorządom, no jest jakimś gigantycznym kłamstwem. No proszę państwa, trzymajmy się faktów. No. Dziękuję bardzo. Pan poseł Jarosław Sachajko.